Hello, hello. Nie, Boże! Nie, Boże, proszę, nie! 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 Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mission24, a to już jest trzeci odcinek z gry Battle Brothers. Wracamy do naszej kampanii. Z tego co pamiętam, ostatnio mieliśmy potyczkę, której nasz Erling, topornik, odniósł trochę kontuzji i ma permanentnie słabsze serce. Niestety, tak to nie ponieśli nasi ludzie tutaj większych strat, z tego co widzę. Wydaje mi się, że można by w sumie nająć jeszcze jedną osobę do drugiego szeregu, żeby mieć włócznie kolejno, widły kolejne. Jeśli są tu widły, nie ma wideł. To można sprzedać, te rzeczy zostawię. Są dwie misje, weźmiemy więc jedną czaszką, bo ona jest po prostu łatwiejsza, teoretycznie. Trzeba kogoś zabić. Gdzieś tu powinny być ślady. Są. Są złodzieje w liczbie 7. Zatrzymamy czas. Normalni, także nie powinno być wielkim problemem ich zabicie. Mam nadzieję tylko, że nikt od nas nie zginie. I mam nadzieję, że ten nasz topornik ma trochę zdrowia. Trochę się uleczył. 16, no to słabo. Jest 7, nie wiem, czy by go nie wycofać i nie zamyczyć szereg. Żeby nam nie zginął. Tak będzie trzeba zrobić. Dobrze. No, wy na razie na spokojnie poczekajcie. Dobrze, ty się cofnij tutaj. Skończysz turę. Ty też skończysz turę. Ty spróbuj strzelić w tego szuklerza. 55% szans oczywiście, że nie trafił. Ten 35 i 35 oczywiście, że dwa razy trafił. Dobrze, ten zostanie na miejscu. Ten też, ten przejdzie tutaj. A nie, źle zrobiłem troszkę. No dobrze, trudno. Dość trudno się mówi. Ten w tej turze przejdzie. Ten też ma siekierę. Także on może być jakim problemem. No zanim tutaj dojdzie, to nasi już powinni parę osób zabić. Ty na razie nic nie robisz. Ty siekasz tego. Udało się dwa razy. I tutaj zawężysz szereg, żeby on jest otoczony. Musimy jej dość szybko wykończyć, żeby nas nie zaszli od tej strony. Na razie poczekaj. Ty klepiesz go. I świetnie. Skinął. Tego się udało trafić. No dobrze, ty nie masz nic do roboty. Ty w sumie możesz podejść i spróbować go trafić. Tylko jest taki jeden problem, że jeszcze jednego nie widzimy. On jest pewnie gdzieś tutaj. Dobrze, ty nic nie robisz. Ty możesz podejść tutaj i spróbować zaatakować tego. Więc ci się nie udało. Z widłami podejść tutaj i spróbuj trafić tego. Udało się, świetnie. Ty na razie poczekaj na ruch tych z góry. Ty spróbuj trafić tego siekiernika, niestety się nie udało. A oni nie będą zachodzić? Nie, czekają. A ten się ustawia tutaj, no to świetnie. Oj, ten też ma topór. Niestety. Nie, dobrze, to podejdziemy tutaj. Na razie zrobimy tyle. 45-57. No to spróbujmy go zabić, udało się. Spróbujmy zabić też tego, tutaj się niestety nie udało. Strzelajmy tego topornika. Dość mało procent szansy, ale udało się trafić dwa razy. To były bardzo ważne strzały. Ponieważ on teraz jest już prawie zabity. Tutaj możesz przynajmniej podejść do tego, bo sobie powinniśmy bez problemu poradzić, bo on ma tylko sztylet. 65% szans, świetnie. Ty podejdziesz tutaj i uderzysz raz dokładnie. Na szczęście nic wielkiego się nie stało. Ten niestety nie ginie. Ty walisz tego topornika, świetnie. Ty przestawisz się tutaj i strzelisz w niego. Wszystko idzie po naszej myśli. Obijmy tego i został ostatni, bo ci już uciekają. Dokładnie. Tego tylko zabić, świetnie go trafił. Ty byś się przestawił, tu to byś już nie mógł strzelić, a ty możesz? Nie, no to trudno. Nie, walczymy z nimi do końca, bo chcemy z nich łup. Nasz kusznik. Przestaw się tutaj. A ty go powinien zabić, świetnie. Świetnie, bez strat. Pokonaliśmy ich wszystkich. I dostaliśmy dość dobry ekwipunek, jak na to, że nie podnieśliśmy żadnych strat. Plus jeszcze to, że będą zatopieni. Widzę, że jedzenie nam się powoli kończy, także można dokupić ryby, bo są nawet w dobrej cenie. Jest ta siekiera, ale ja nie wiem, czy ja chcę kogoś jeszcze z tą siekierą. O, jest awans. Ty dostaniesz atak wręcz, obronę i zmęczenie. I perk dostaniesz kolosa. Zauważyłem, że ty nie masz czapki, to można ci założyć. Ten też nie ma czapki, ale ten ma o wiele większą obronę od tego, także... Choć w sumie ten ma o większą obronę w zwarciu. Dobrze, patrzmy tutaj, 65, to ty dostaniesz. I ty dostaniesz, bo masz mniejszą obronę. 50, 55, to w sumie można byłoby kupić kogoś do pierwszego szeregu.
Wydaje mi się, że to nie byłby taki głupi pomysł. Jedną osobę do drugiego szeregu. Pierwszego szeregu. Można kupić tego własno. Jest duży, czyli ma mniej obrony, ale więcej ataku. Ma też ten double grip, to można go wykorzystać w sumie, że większą szansę na trafienie w głowę. Można go w sumie wykorzystać tak, że po prostu dać mu armor i dać mu ten boosty gun. Choć nie używajmy tylko double gripa, bo to jednak się przyda, jak będzie miał no, tą obronę. To dość dużo daje. Dobrze, mamy 12 osób, już teraz przydałoby się tylko drugi szereg zapełnić. I byłoby świetnie. Teraz dwie gwiazdki, by dostarczyć przesyłkę. Także prosta misja, tylko gdzie to trzeba dostarczyć? Ojejku, ale daleko. Dobrze, obrobowaliśmy tutejszą wioskę i dostaliśmy trochę jedzenia. Dobra informacja. Dobrze, i teraz lecimy. I dotarliśmy. Dostaliśmy za tą przesyłkę 530 koron. Dość sporo. Tutaj sprzedamy parę tych rzeczy. Teraz damy sztylety ludziom, sprzedamy tego. To tutaj można w sumie kupić jakiegoś łucznika. Jakby był. Jest. Teraz pytanie, czy będzie dobrym łucznikiem. Wydałem na niego 500. On jest dobry. Tak, bo on ma 3 gwiazdki aż, czyli za chwilę tak naprawdę już będzie niezwykle doświadczony. Ten jest świetnym obrońcą, także ja go dam tutaj, że w razie czego on się przesunie i będzie osłonięty ten łucznik. Dam mu dam ci sztylet tutaj. I wy w tylnym szeregu wszyscy powinniście mieć w razie czego. Dobrze, to jest świetna informacja. I wydaje mi się... Są tu widły jakieś do kupienia? Są widły do kupienia. To możemy też w sumie sprzedać, bo nam niepotrzebne. Kupimy widły. I kupimy jednego obozowisku. Ty byłeś rzeźnikiem, ja bym cię przygarnął. I dobrze. I przy okazji wykonaliśmy ambicje. I was teraz trzeba zamienić tak, byśmy ich zamienili, żeby po prostu byli fajnie tak. Okej. Masz też fajne morale. Bo też zapomniałem na to patrzeć, że jeden z nich będzie w późniejszym etapie dowódcy. Pasowałoby mu morale rozwijać. Masz fajne morale i masz jedną gwiazdkę, czyli myślę, że będziesz dobrym tutaj generałem dla nas. I wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, jaką wykonamy, to jeśli się tam nie zmieniło, to można pokonać tych bandytów tutaj. Czyli zrobić rajd taki bez misji. I zobaczymy, bo tam widziałem, że było trochę tych słabszych i jeden mocniejszy. A w takim wypadku dałoby się ich pokonać. Trochę tak, jeden mocniejszy i trochę takich słabych. Dobrze, no to atakujemy ich. Mam nadzieję, że się uda, że nie poniesiemy strat. Teraz nasz topornik wraca do walki. Jest ich 6. Jest świetna informacja. Ci są słabi i ten jest mocny, na nim się trzeba skupić. I ma jeszcze double grip, ma, kurczę, to taką... Zapomniałem, jak to się nazywa, ale... No to jest dość potężna broń i trafia w głowę często. Dobrze, ja poczekam, aż on sobie podejdzie. On właśnie teraz podchodzi. I próbujemy go trafić. 39%. Niestety nie udało się tutaj. Tutaj na razie nimi poczekamy. Zobaczymy, co się stanie. Dobrze, oni sobie podchodzą. To jest bardzo dobra informacja. Ten się odłączył, także będzie można go zaraz zaatakować. Tak, tymi dwoma pójdziemy do niego, ponieważ się odłączył. Dobrze, tu już przewinił turę. Próbujemy dalej w tego trafić. Trudno, że jest zasłonięty tym, ale on jest po prostu najsilniejszy. I trzeba go jak najszybciej wykluczyć. Ja mi się wydaje, że można podejść i spróbować go buzyganem ogłuszyć. Udało się.
Ty też podejdziesz i atakujesz go. Świetnie. Ty nie możesz poczekać. Dobrze. Ty wejdziesz tutaj, próbujesz go zaatakować. Świetnie. I wy idziecie tutaj i atakujecie tego, który jest praktycznie bezbronny, nie ma tarczy, jest słabo uzbrojony. Z siekierą podchodzisz i atakujesz tego. Niestety nie trafiłeś. I ty siekiernikiem próbujesz tego, niestety też się nie udało. Musisz podejść tutaj i zaatakować tego, okej. Okay. Nie, oni już zaczynają atakować. O kurcze, trafił go potężnie w głowę. Trzeba teraz się skupić na tym, bo on będzie miał wcześniej ruch i świetnie, udało się go zabić. Dlatego nie strzelałem w tego, bo on już dał swój ruch, wykorzystał i po prostu on już nie będzie w tej turze mógł zaatakować. Także skupiam się na razie na tych celach, które jednak mogą zaatakować w tej turze. Świetnie. Ty możesz podejść... Aj, wziąłem się troszkę kliknął, ale trudno, w sumie będziesz ich mógł strzelać teraz tak po linii prostej, także też świetnie. Ty próbujesz go znowu obłuszyć, nie udało się. Dobrze, ten już zginął, możemy zacząć ich otaczać. Ty masz zakończoną. Dobrze, to spróbujmy wykończyć tego, ten będzie uciekał, także ten to i dwóch ucieka, świetnie. Dobrze, dobijemy go, przejdziemy tutaj. No i świetnie, uciekają, wygraliśmy w tym momencie bitwę. Bez strat. Jeszcze też nasz łucznik świetnie się spisał w tej sytuacji. Zabił dwoma strzałami. Pięknie. Pokonani. Ten tylko będzie się leczył 3 do 5 dni, bo dostał bardzo mocnego strzała w głowę. I mamy tego, tą broń, która jest bardzo mocna. To jest taki psep, tylko tak na trzecim poziomie, można powiedzieć. Mamy też sygnet, który trochę... O kurczę, te się przeterminują za dzień. No trudno. Dostaliśmy też trochę złota. I trochę czapka i pancerz. Dobrze, udana walka, bez strat. A ty masz bardzo słaby tutaj na głowę odzienie, także ja ci tutaj dam takie lepsze. Teraz ty masz cep, taki żelazny, cep po prostu wzmacniany żelazem. Masz 20 do 45, a ty masz 25 do 55. Plus ma większą siłę przeciwko pancerzom. Ignoruje 30 i 80, to macie 30 i 100. Ale generuje trochę więcej zmęczenia, niestety. Dobrze, ty już jesteś na trzecim poziomie. Także ja ci ulepszę tutaj w taki sposób, a tutaj dam Executoner. To może być fajne, czyli on będzie miał większe obrażenie na tych przeciwników, którzy już tam coś mają zrobione, na przykład złamane ramię albo coś takiego. Nasz tutaj, co broni flanki, dobrze, jest słabe losowanie, ale dam ci jeden punkcik w obronę, HP i dałbym ci zmęczenie, bo ty na naszej flance nie możesz się tam zmęczyć i dostajesz lepszy armor i jeszcze perk, jaki ty dostaniesz, to dodge, czyli większa obrona. Ty dostaniesz kolosa, żeby mieć więcej HP. Dostaniesz obronę, świetne losowanie, obronę i atak. To u ciebie będzie trzeba rozwijać. Ty nie masz czapki, także tobie damy czapkę. Ty masz tutaj 50, także damy ci 55 i naszemu łucznikowi możemy dać 50. I potrzebujemy więcej narzędzi, także ja bym poszedł tutaj na szybko i będziemy kończyć odcinek już. Niestety doszliśmy w nocy, także będzie trzeba poczekać troszkę. Dobrze już. O, i wykonaliśmy ambicje. Świetnie, wszyscy są szczęśliwi. Możemy sprzedać ten sygnał, bo jest w dobrej cenie. Chcę sprzedać, bo one się zaraz przeterminują. I kupić narzędzia. Sprawdźmy, czy coś tutaj jeszcze jest fajnego do kupienia. Nie, to są potężne bronie, ale nie stać na stanie. Dobrze, ale no nic. Ja tutaj dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Do następnych odcinków. Siemanko!